końcu wyjazd, chciałoby się powiedzieć. Na pewno mu nie. No, na wyjazdach dobrze idzie, to wiesz, trzeba też się cieszyć. Się w domu nie. Jak warunki, dobre? Tak, na a lutego wydaje mi się bardzo, bardzo dobra murawa. No chyba nie ma co porównywać. Kibice już się z tą. Nie ma co porównywać do tego ostatniego meczu u siebie, bo wtedy były trudne warunki. Tak, ale przed meczem to wyglądało gorsze jak później na meczu. No, przed meczem mówiłeś, że będzie wojna, ale chyba takiej wojny nie było, dało się grać. Nie. To w końcu zrobili dobrą decyzję i mecz zagrali. Dzisiaj tym lepsze warunki, żeby tej wojny nie było, tylko żeby była dobra nasza gra. Tak. I 3 punkty. Jak tam? Good to be back? Yes. Perfect. Just some memories from this place? Yes. 5 years ago it was. Now I hope today I make positive new memories, no? Yeah. Yes. Do you have some friends here now? Yeah, still I have some players and also the staff. Yeah. But it will be no friendship on the pitch? Of course. Never. Outside yes, but on the pitch it's only one thing, no? Jak tam wrócić w takie znajome strony? Nie, no fajnie, nie? Jeszcze tu nie grałem w sumie. Tylko trenowałem, jak byłem w Lechii w Ekstraklasie, ale nie miałem okazji zagrać. Także na pewno bardzo fajnie, piękny, duży stadion. Atmosfera pewnie będzie fajna, dużo naszych kibiców, także no, także nic tylko grać, co nie? Nastawienie bojowe? No wiadomo, jak na każdy mecz, nie? Ktoś znajomy będzie wspierał z trybun tutaj? No, cała rodzinka, narzeczona, wujkowie, dziadkowie, rodzice będą, także znajomi w sumie, także na pewno mam nadzieję, że zagram dla nich fajny mecz. Jest specjalna motywacja? No, na pewno jakaś dodatkowa, bo jak to zawsze się wraca do domu i no, żeby też się nie przemotywować, chłodna głowa, bo wiadomo, ale jak będzie upragniona brameczka, to wiadomo, gdzie biegniesz. No, oby była. How it is to meet some friends in Poland now, suddenly? It's not suddenly. I knew exactly that they are here, so it's not suddenly. It's good. Good, yeah, feeling. But the friendships exist only out of the pitch. When yeah. The whistle, when the referee started the game with the whistle, it's finished, and then after the whistle, when the referee finished the game, then it's back. And what can you say about your start in the team after these first two matches? Do you feel good? Yes, I feel confident, I feel good. I hope I can play longer than I expect. So we'll see how long today I can run. How do you feel on our stadium? Is it some special place with special atmosphere? Definitely, this is incredible atmosphere. Thank you very much. Now we will have 2,000 of our fans here, so it can be a little bit close to home game. I wouldn't say like this, but home game is 18 is amazing. 2 is fantastic as well. Away game, they are doing fantastic job. Witam, trenerze. Myślę, że można na wywiad 19:35. 35. Pół godziny. O, zapraszam. Ten daje tylko 19:10. No za 5 dni. Albo 19:10, albo. Tak, albo kończymy. Trochę rozglądam się, no nie chcę takich, nie lubię takich sztyczków, ale taki trochę atmosfera sparingowa się szykuje. Z czego to może wynikać? No, myślałem, że powiesz, że atmosfera z Lubina, nie? A nie. Tak nie powiem, ale tak się zastanawiam, czy jak rozmawia prezes z władzami Lechii, to gdzieś to jest dla nich problem. No, jest i oni o tym wiedzą, ale ten klub, z tego co mi wiadomo, on miał mieć nowego właściciela. Nie wiem, to już miał być z 2 miesiące temu. Nie wiem, czemu się to nie spełniło, ale no przykro się na to patrzy, tak szczerze, no, na takim stadionie i mimo wszystko przecież w Gdańsku jest klimat do piłki, nie? Myślę, że kibice się zastanawiają, może myślę, że na razie spokojnie, ale czy po 2 remisach gdzieś tam jakiś niepokój się wkradł w gabinetach? Nie. Uspokojamy? Nie, no gramy dobrze, więc to jest kwestia czasu, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie później, a to jest taki zimny prysznic, znaczy to nie jest zimny prysznic. Mocno trzeba po ziemi stąpać. Ale to nie? Chyba mówiliśmy cały czas. No tak, dokładnie, tak. Więc ja do tego tak nie podchodzę. Oczywiście chcę wygrać dzisiaj, ale tam też jest dużo jakości w tej drużyny i w drużynie i w Lechii. Tak więc no musimy swoje robić. Na Lechię cały czas się czeka, bo od Lechii myślę, że wymaga się coś więcej niż tylko czułania.
Natomiast na widzew patrzy się cały czas z niezmienną przyjemnością i też niedosytem, zwłaszcza kiedy to jest zespół, który remisuje i który nie potrafi znów skoczyć tak na dłużej na taką zwycięską ścieżkę, ale cały czas oglądając widzew mam wrażenie, że treść jest, forma jest, ale no, czegoś brakuje, no, tych punktów, ale no, no fajnie, no fajnie. No, myślę, ja cały czas miałem jakieś takie obawy, czy z Widzewem nie będzie podobnie jak z Radomiakiem w poprzednim sezonie. Ale wydaje mi się, że nie, no bo tutaj jest silniejszy kręgosłup, tutaj jest większa tożsamość, no i przede wszystkim... Szybko pokażę. Tak, tak. No już wypełniony, no grozi tu nam sytuacją, trochę gramy u siebie. No, nie lubię takiego wywyższania się, czy to sztyczków takich w nos, no, ale dzisiaj mamy fakty same za siebie. No na razie kibice nie dopisują na stadionie w Gdańsku, no ale to być może jest taki 13 zawodnik dla Widzewa w tym momencie. No ja tak 12, myślę, że jedynie, no może nie jedynie, ale taką największą rzeczą, którą może Marcin Kaczmarek by chciał zabrać z Łodzi do Gdańska, tu gdzie pracuje, to taką frekwencję i może to jest jeden z jego celów takich długofalowych. No życzę mu tego, żeby to był taki okres pracy jak chociażby w Płocku, tutaj w Gdańsku, żeby no, ta frekwencja no, przynajmniej była 10 tysięcy plus, bo na to na pewno w takim mieście jak Gdańsk jest potencjał, ale to już nie zmartwienie z Łodzi, tak? Nie zmartwienie Łodzi, także wy możecie się cieszyć, że nawet poprzedni piątek, kiedy mecz był opóźniony, kiedy warunki były straszne, to 17 tysięcy przyszło i cierpliwie czekało na rozpoczęcie meczu, a dzisiaj przyjechało 2 tysiące, mimo że piątek, mimo że wrócą jutro pewnie 5-6 rano nad ranem, 5-6 rano, to nie no, czapki z głów. To jest ciekawe, że do tego nawiązałeś, bo w sumie kibic oglądając mecz trochę nie zna tej perspektywy telewizji, gdy mamy taki zaśnieżony stadion, grozi nam przerwaniem spotkania. To jest bardzo trudna sytuacja chyba dla telewizji, kiedy trzeba przesunąć w ramówce gdzieś taki mecz. Pół godziny to powiedzmy pół biedy pewnie, ale gdzieś to upchnąć następnego dnia to już chyba jest problem. A to się u nas nazywa szycie, tak? Pewnie też w sumie jest to znane, znaczy to nie wiem. Jesteś nieprzygotowany za bardzo do klasówki, to szyjesz pod tablicą albo coś tam na papierze. No cóż, no do wszystkiego można się przyzwyczaić, no ale my to my, no ale ja jestem pełen podziwu, nam za to płacą. Jestem pełen podziwu tym, którzy za to płacą, że oni rzeczywiście w takiej temperaturze niskiej, godzina 21, piątek, przychodzą, oglądają. Nie, no to jest po prostu serce kibica. Koncentrację i realizację wszystkiego, co sobie się zakładamy i przede wszystkim razem. Dawaj! Kto wygramy? Widzę! Thank you.
tu tak bardziej w pozostacie, nie? Żeby wiesz, żeby nie tu, nie tu, tylko tak pomiędzy. Dawaj, jedziemy po tobie! Dawaj, swoje, swoje! Że to mogło się potoczyć dla nas lepiej, to też ja jako trener, żebyście wiedzieli, doceniam, żeby każdy z was robił krok do przodu, żeby każdy z was był o jedną rzecz lepszy, o 1%, każdego dnia, każdego tygodnia. A dzisiaj zrobiliśmy o te może kilka procent, bo do końca utrzymaliście koncentrację, do końca trzymaliście w ryzach, nie pozwoliliście, żeby przeciwnik strzelił bramkę i trzeba też docenić to, że pierwszy raz zagraliście na zero, więc też żebyście z tego meczu wyciągnęli nie tylko te rzeczy, które nam nie wyszły, ale również to, co było dobre, to, że nadal jesteśmy powtarzalni, jeśli chodzi o tworzenie szans i tak jak powiedziałem, po raz pierwszy od korony zagraliśmy na zero z tyłu. Dziękuję wam za dzisiaj i to, co powiedziałem. Małe kroki cały czas, ale ważne, żebyśmy cały czas szli do przodu. Dzięki.